Ogólnopolska akcja WF z klasą powstała 3 lata temu. Jej celem jest urozmaicenie zajęć wychowania fizycznego. Chcemy wyjść z propozycjami do uczniów, żeby spisać plusy naszych lekcji obecnych, a także minusy, które być może się zdarzają, i poprzez wspólną debatę wyciągnąć wnioski i te lekcje poprawiać, żeby uczniowie czuli się pewniej, bezpieczniej i przede wszystkim, żeby czuli się swobodnie na zajęciach i rozwijali swoje umiejętności. Debata cieszyła się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem gimnazjalistów. Młodzież wypowiadała się w różny sposób, znaleźli i rozwiązania, ale znaleźli również negatywne strony. Bez wątpienia jest to ogromny problem, jeżeli chodzi o wychowanie fizyczne, dlatego że młodzież w dzisiejszych czasach po prostu nie chce ćwiczyć, a nam zależy na tym, żeby to uatrakcyjnić. Najczęściej zajęć wychowania fizycznego unikają dziewczęta. Ile razy w tym roku zdarzyło Wam się nie ćwiczyć na WF-ie? Ja dość dużo, bo raz byłam chora i skręciłam nogę. To tak jakoś 2-3 tygodnie. A jak to wyglądało u Ciebie? Ja tylko 2 razy nie ćwiczyłam. W ciągu całego roku szkolnego? Tak, tak. Czyli ogólnie lubisz chodzić na WF, lubisz ćwiczyć? Może nie przypadam jakoś bardzo, ale to nie jest jakieś straszne. Unikanie lekcji WF-u to prawdziwa plaga w polskich szkołach. Uczniowie zapominają o tym, jak ważny jest zdrowy tryb życia i uprawianie sportów. Częściej niestety można spotkać gimnazjalistę siedzącego ze smartfonem w ręce niż grupę uczniów grających w piłkę.